Psalm 98 śpiewa o cudach czynionych przez Boga. Bóg czyni wielkie rzeczy, Bóg się objawia, objawia swoje zwycięstwo, objawia zbawienie, sprawiedliwość, także swoją dobroć, wierność. Ale ten psalm śpiewamy w dniu, kiedy świętujemy niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny. Więc nie mówimy o jakimś świecie, jakiejś organizacji świata, o instytucjach tego świata, które objawiają nam właśnie zbawienie, sprawiedliwość, dobroć, wierność Pana Boga. Mówimy o konkretnej osobie. Mówimy o sercu Maryi, o jej wolności od grzechu od samego początku. Świętość, a zwłaszcza świętość Maryi, to jej, ta jej niepokalaność, wolność od grzechu, to jest cud, który wielbimy. Tamte wszystkie inne, owszem, mogą być wielkie dzieła, ale największym dziełem Pana Boga jest człowiek otwarty na łaskę. Jeżeli chodzi o Maryję, człowiek pełen łaski. Ona jest łaski pełna. Ona jest pełna Bożego życia. Ona jest wolna od skazy grzechu. I wśród rozmaitych stworzeń wysławianych w psalmie, psalm oczywiście w tej pierwszej redakcji nie wymienia Maryi, ale my bierzemy ten tekst właściwie i mówiąc o wielkich dziełach Bożych, mówimy o Maryi jako takim największym dziele, któremu najbardziej powinniśmy się przyglądać, którym powinniśmy się cieszyć i by w końcu wchodzić w postawę Maryi, takiego oddania, otwartości na łaskę, otwarcia na życie Boże w nas, aby i w naszym życiu działy się cuda Bożej łaski.